Dzień dobry, wiewiórki i bobry. Kochani, nie ma tutaj co robić wstępu, nie ma co przedłużać. Derwan ewidentnie zamarza. Jeżeli ten niebieski pasek dojdzie do końca, jest już po mnie. Kochani, co ja właściwie robię? No, cóż. Nie mogę dostać się do Starthalu, jak pamiętacie z poprzedniego odcinka. Goni mnie jakaś dzika zwierzyna. Ja idę dosłownie przez zamieć śnieżną. Piję co jakiś czas herbatki z górskich kwiatów, ale one niewiele mi dają, mimo tego, że mają mnie rozgrzewać. Albo po prostu to rozgrzewanie jest nic nie warte tutaj. Słuchajcie, w akcie ostatniej desperacji postanowiłem udać się drogą do zimowej twierdzy. I chyba jakimś cudem udało mi się tutaj dotrzeć. A ty nic nie zarabiasz. Mam nadzieję, że w samym mieście całymi dniami paradować, rzucając zaklęcia, uda mi się rozgrzać. Do jasnej Anieli, gdzie tu jest jakaś karczma? Do gospody, żeby się napić. Cholera. Nie udało mi się. I co teraz? Podczas spaceru przechodzień odkrywa trzęsące się ciało. Czujesz, że przenosi cię gdzieś w pobliże. Budzisz się w nieznanym miejscu. Gorące płomienie ognia buchają ci w twarz. Zapraszam. Mamy ciepłą strawę, ciepłe trunki i ciepłe łóżka. Powiedz, jeśli zechcesz coś zjeść lub czegoś się napić. Cóż, wygląda na to, że jestem w zimowej twierdzy w karczmie. Jezus Maria, całe szczęście. Eirith znowu bawi się w polowanie na elfa. Haran, to dzieci się bawią. Nie przejmuj się tym. Nie irytuję się. Eirith nie może grać w takie gry. Dobrze, dobrze, porozmawiam z nią. Och, karczmarz. Pogadajmy z nim. Bo to... Jeśli co tu się wyrabia... Daj znać. Jeśli chcesz coś załatwić w Akademii, możesz tu zostać. Utrzymujemy się głównie dzięki niej. Tu jest Akademia Magów. Miejsce, którego chciałem uniknąć. Daggerfall, skąd pochodzi Derwan, Breton, jest generalnie miejscem, w którym właśnie magii jest stosunkowo dużo. Tutaj chciałem tego uniknąć tak naprawdę, ponieważ... jakby to powiedzieć, nie za dobrze Derwanowi kojarzy się magia i troszeczkę też z powodu tej magii, zniszczenia, jakie generalnie nastąpiło w Daggerfall, to całe zepsucie, które panoszy się przez tamtą krainę, Derwan postanowił wyruszyć w świat i zawitał do Skyrim, aby po prostu zobaczyć swoje, sprawdzić swoje inne predyspozycje, no ale niestety... mam wrażenie, że przeznaczenie rzuca mnie w stronę magii. Znalazłem się w zimowej twierdzy. Jedyne, no, miasto, które było najbliżej Starthalu, w którym mógłbym się jakoś schronić albo zasięgnąć wiedzy. Może tutaj coś będą wiedzieć. Chcę doprowadzić zadanie z Gauldurem do końca i... nie wiem, może w zimowej twierdzy. Tutaj jest jakaś odpowiedź. Zobaczmy, no nic. Póki się dobrze nie rozgrzałem, to pogadam tutaj troszeczkę z tym... oto karczmarzem oczywiście, Dagurem. Co możesz mi powiedzieć o zimowej twierdzy? No. Nie można powiedzieć zbyt wiele. Zimowa twierdza nie jest już taka jak dawniej. Jeśli czegoś potrzebujesz, porozmawiaj z Birną. Nie ma zbyt wiele na sprzedaż, ale przydadzą się jej pieniądze. Mamy też małą gospodę. Większość zarobków mamy dzięki ludziom odwiedzającym Akademię. Choć ostatnio nawet to źródło jest słabsze. No, czyli generalnie, tak jak myślałem, miasto typowo Akademii Magów. Gdyby nie magowie, podejrzewam, że tutaj zresztą w takim miejscu, w takim klimacie, na totalnie mroźnej północy, no hello! To się nie może udać. No tutaj ciężko byłoby jakkolwiek inaczej przeżyć. Tutaj musi być magia po prostu. No, zdaje się, że padła jakaś wzmianka o Akademii. Zgadza się. Akademia w zimowej twierdzy, na północ od miasta. Nie sposób jej przeoczyć. No nic, dobra, ja jeżeli chodzi o pracę, to nie szukam, ale potrenuję gwizdanie, bo to mi się przyda na przyszłość. W
końcu będę mógł gwizdem przywołać może mojego kunia bezimiennego póki co. Ha? Mogę to poprawić, jeśli tylko dasz mi kilka wskazówek, wiesz. Nie mój problem. No nie twój problem, no słuchaj, stary, dobra. Moment, co ty masz na sprzedaż? Zaspokójmy ten apetyt. Właśnie dobrze? O to chodzi, właśnie o to chodzi. Chodzi o zaspokojenie mojego apetytu. Dzban z mlekiem, miód czarnych róż, kawałek sera, gotowała na wołowinka. Skorzystamy. I pieczony kozi udziec, żeby tu za dużo nie brać, żeby mi się to potem nie zepsuło. Okej. Czemu ja nie mogę tutaj uzupełnić wody u niego? Aha, bo mam pełną pewnie. Dobra, okej. Dobra, póki co nie będę jadł, tylko szybka inspekcja. No ja tu za dużo nie mam, bo ja tutaj usuwałem, powyrzucałem. Dobra, wszystko. Jak tam stoimy z czasem? 14. O tak, wszystko w porządku. Doskonale się tu zadomowiłem. I nie było żadnych to jest problemów. Elf? Masz na myśli innych klientów? Nie. Elfy mi się źle kojarzą. Aldmerskie Dominium, Talmor i te sprawy. Nie. Absolutnie nie. Czy możesz mi opisać ten zapach? Momencik, ja sobie zerknę tutaj, co na mnie generalnie... Odmrożenie ciało. Jeszcze przez 30 sekund. 25% zdrowia, magii i regeneracji kondycji mniej. I 10... Minus 10 łucznictwa, blokowania broni jednoręcznej, bo mam odmrożone ręce. Muszę tu generalnie troszeczkę jeszcze poczekać. Ogrzeję sobie dłonie. Wrócony na lewą stronę, a potem eksplodował. Co to było? Wystąpił mały błąd w obliczeniu. Tymczasem, póki Derwanek sobie tutaj ogrzewa dłonie, ja tak może oficjalnie i jakoś tak bardziej prawilnie was powitam. Oczywiście witam w 11 odcinku Skyrima, w odcinku, który będzie kończył tak jakby obecny sezon tej gry z racji takiej, że po prostu muszę zrobić drobne przetasowania w samej grze. Niestety przez mojego Skyrima przewinęło się bardzo dużo modyfikacji i od kolejnego sezonu, czyli od 12 odcinka, będę musiał zrobić tutaj delikatny porządek. Wiem, co usunę, które modyfikacje zostawię, a Derwan również powróci jako postać już mająca bagaż doświadczeń w Skyrim i chcąca zapewne może poznać coś nowego w tej jakże dziwnej, pokręconej krainie. Tak jest. Dobrze, kochani, mam nadzieję, że już wszystko jest objaśnione. Oczywiście ja przede wszystkim w tym odcinku chcę dostać się do Sarthalu w jakiś sposób. No nic, no. Niestety, ale klimat w tym miejscu, gdzie leży Sarthal, nie sprzyjał mi zbytnio. Dlatego niestety musiałem udać się do Zimowej Twierdzy, ponieważ jest to miasto, które jest najbliżej. Może tutaj jest jakaś wskazówka. Coś mnie tutaj może spotka, no... Niestety, dojeżdżając do Zimowej Twierdzy, jak widzieliście, no praktycznie prawie, że zamarzłem. Dobrze, że zdążyłem dojechać do miasta. Znaleziono mnie tutaj i odprowadzono mnie tutaj do gospody, gdzie mogłem na spokojnie się dojść do siebie. Zwiastuje to, że w Zimowej Twierdzy może są jacyś przyjaźni po prostu ludzie. Okej, moi mili, aby już więcej nie przedłużać. Przepraszam, sprawdzę sobie aktywne efekty. Wszystko już jest w porządku. Nic, no ruszajmy dalej. Czy coś mi tutaj z questów nowego doszło? Nie. Aha, ten przedświt. Ale to jest już na później dosłownie. Tak, fragment Gauldura. W porządku. Nic, no pozostaje nam po prostu ruszać bardziej w stronę Akademii. Tu jest wyjście z miasta bodajże. Tak, południe. Gospoda nazywa się Zmrożone Palenisko. Urocza nazwa. Dobrze, idziemy w tę stronę. Tylko pytanie. A jest mój koń tam. Dobrze, w porządku, okej. Śnieżynki sobie pozbieram, bo śnieżynki też tutaj mi pomagają w jakichś niektórych, że tak powiem, miksturkach, ewentualnie jakichś wywarach, które pozwalają mi zachować ciepło ciała i nie wychłodzić się zbytnio. Widzę, że mam postęp cech wytrzymałości. Czyli generalnie tu chodzi o to, że jeżeli ja będę przebywał długo tutaj w tych mroźnych odstępach, to też szybciej i łatwiej będę się adaptował do tych warunków i uodparniał na to.
Także no nie jest najgorzej. Moment, ja tutaj jeszcze sobie porozglądam się po tym mieście. Na przykład tutaj, tu jest dom Jarla. Do Jarla póki co. Jarlowi póki co nie chcę tutaj spędzać snu z powiek, nie chcę tutaj mu zawracać gitary. Czy tu mamy jakiś sklep? Birnas Odmens. Tak, tutaj chyba jest jakiś sklep. Może coś po prostu, co jest mi aktualnie zbędne, sprzedam. Ale momencik, momencik. Birna, wybacz, wybacz, moment. Ja tutaj muszę do mojego konika podejść. Konik tutaj jest wierny, no proszę bardzo. I teraz tak, bo chodzi mi o to, że ja bym chciał po prostu to, co jest cenne, zabrać i sprzedać to oczywiście, nie? Czerwony łuk, czarny łuk Galdura. Dlaczego już by nie? Srebrny pierścień z rubinem, srebrny pierścień. Co my tu jeszcze mamy? Wygładzony kościany pierścień. A to jest akurat moje. Ja to sam sobie wykonałem. O, takie oto dwa łuki na przykład. Dlaczego już by nie? I taki topór letargu. Mam nadzieję, że ona to wszystko ode mnie kupi przede wszystkim. O, taki hełm okularowy i lepszej alchemii rękawice. Dobra, i to tyle. Póki co to tyle. Chętnie to spieniężę. Oczywiście nie zapominajmy, że ja mam Falkret chałupę, którą będę musiał powoli sobie urządzać. I na to też będę potrzebował oczywiście jak najbardziej gotóweczkę. Dobra, Birna, witam cię bardzo serdecznie. Handluję praktycznie wszystkim, na czym da się zarobić. I to mi Pamiętaj się podoba. To, dobra? I to mi się podoba. Mam nadzieję, że mi też dasz zarobić, dla Birna. Dla niektórych to nic. Dla mnie jednak jest bardzo cenne. O, a dla mnie? Stara. Słuchaj. Orzesz ty, mordo. O właśnie, ekstrakt z kwiatów śnieżynki pozwala pływać w lodowatej wodzie przez 3 minuty. To jest bardzo fajna rzecz. Elfinusz myśliwski, a ja mam chyba krasnoludzki. Lekki nóż, bardzo dobry do skórowania, ale słaby przy pobieraniu składników z tuszy. Aha, w ten sposób. No nic, dobra. Ja się zajmę najpierw sprzedażą, żeby nie zapominać. A więc tak. Birna, ile ty masz pieniąsów? Nie wiem, ile masz pieniąsów, bo nie widzę. Kolowiański łuk, ok. Czarny łuk Galdura. Te sztylety. Moment, te sztylety to ja chyba miałem sobie, żeby sobie mieć. Orkowy wielki miecz. Orkowy łuk. Orkowy łuk. A orkowy łuk to ja sobie chyba zostawię, ale te sprzedam. No i ten topór letargu. Okej, dobra. I teraz tak. Norski lekki hełm okularowy. Ciepło 35. A mój? Ile ciepła daje? Aha, 45, dobra. To sprzedamy to. Pierścionki z granatami, z rubinami, bez tych i tak dalej 148, handlarz ma jedynie 50. A to nie, no to mi się nie opłaca. No ale ja się przynajmniej wzbogaciłem, dobra. Ja jeszcze teraz zerknę, co Birna ma tutaj ciekawego. Ma tylko te ekstrakty z kwiatów śnieżynki. I właściwie to na niewiele ma tutaj ciekawego. Ona sprzedaje wszystko i nic, można powiedzieć. Te skóry kotów, to skóry kotów to ja mam pod Sarthalem do zabrania. Na świeżo zabitych kotach. Także, a właśnie, mam tutaj takie, o. Potężne uderzenia surowej magii zadają 400 punktów obrażeń istotom na dużym obszarze, ale mogącym trafić także rzucającego. Ja się nie bawię w te rzeczy, ja to zawsze jak widzę takie zwoje, to ja chętnie mi się łocy świecą, żeby to sprzedać, nie? Także dobra. Okej, okay, Birna, dzięki. Ja tobie również życzę miłego dnia, Birna. Ja tu widzę, że w ogóle w tej zimowej twierdzy to tak ludzie raczej mili są i pomocni, więc kurde, jak ja się przyzwyczaję do zimna, to może z Falkret przeniosę się tu. O właśnie, zobaczcie, co się dzieje na suficie, jak ruszam kamerą. Światła gasną, nie gasną. Gasną, nie gasną. To jest jeden z powodów, dla których chcę właśnie zrobić przetasowanie całego Skyrima. Dobra, w porządku. Tu jest mój kuń. Ale moment, teraz tak. Jak ja mam mu wydać polecenie? 3 razy? Tak, on teraz idzie za mną. Dobra, no to dobrze. Chodź za mną, kuń. No i nic, no tutaj już... Niewielkie jest to miasteczko właściwie. Tutaj już jest most, podejrzewam, do Akademii. Do ichniego tego Hogwartu. Dobra, no nic, no. Ale śnieżynek tutaj mają dużo. Ja to muszę naprawdę pozbierać. Bo to jest ciekawa i bardzo przydatna, myślę, roślinka. Dobra. No nic, no idziemy tędy. Czy konik za mną idzie?
A konik się na niewidzialnej ścianie zablokował. Dobra, to ty stój. Czekaj tutaj na mnie, kochany koniku. Pyszczku, ty, mordo ty. Dobra. Jezu, słuchajcie, ja dopiero wstałem po nocce. Dosłownie. Wstałem 20 minut przed rozpoczęciem nagrania. Bo kurde, słuchajcie, cud się wydarzył taki, że mi nie wiercą, mnie biją młotkami, bo mam remont elewacji bloku, w którym mieszkam. I ocieplają ten blok i zdzierają płyty azbestowe i generalnie jest Saigon od godziny normalnie od 7 do 17, od 8 do 18. Także to jest w ogóle cud, że mi się udało dzisiaj coś nagrać. Przechodzisz przez most na własną odpowiedzialność. Droga jest niebezpieczna, a brama się nie otworzy. Nie wejdziesz. Co to tak od razu z góry nam we mnie nie wierzysz? To nie wejdziesz, brama się nie otworzy. Droga jest niebezpieczna. Co to za miejsce? Och, wybacz. Większość ludzi przybywa tu, bo wcześniej słyszeli o Akademii. Akademia Zimowej Twierdzy, bezpieczna przystań magów w Skyrim. Miejsce pełne mądrości i wiedzy tajemnej. No co ty tu robisz w ogóle? Jestem tu, by pomagać tym, którzy szukają mądrości Akademii. A jeśli przy okazji moja obecność może odstraszyć tych, którzy chcą nam zaszkodzić, tym lepiej. Ważniejsze pytanie brzmi, co ty tutaj robisz? No se mogę wejść do Akademii, bo właściwie to gdzie mam iść? Może, ale co chcesz tam znaleźć? A chcę kurwa znaleźć klucz do Sartalu. Gdziekolwiek on jest. Chcę tylko zobaczyć, jak wygląda od środka. Chcę używać mocy lodu i ognia, by niszczyć tych, którzy mi się przeciwstawiają. Pragnę naginać wolę tych, którzy mnie otaczają. Chcę zgłębić tajemnicę Eteriusa. Chcę tylko zobaczyć, jak wygląda od środka. Ja nie chcę używać mocy lodu i ognia. Eterius? Nie wiem, co to jest. Pragnę naginać wolę tych, którzy mnie otaczają. A nic, no. Rozumiem. Zapewniam cię, że ta moc istnieje. Władaj nią należycie, a niewielu będzie mogło ci się oprzeć. Zdaje się, że Akademia ma to, czego szukasz. Pytanie, co ty możesz zaproponować Akademii? A co ja mogę zaproponować Akademii? Nie każdy może wejść do środka. No bez sensu, trzeba najpierw wykazać biegłość w sztukach magicznych. To taka mała próba. No słuchaj, chyba wszyscy wiemy, że mi się uda, nie? No, tak. Nic o tym nie wiem. Serio? No dobra, no to przejdę ten twój test. Doskonale. Zaklęcie strachu ocaliło życie wielu magów iluzji. Tak? Pokaż swe umiejętności i rzuć je na tę pieczęć na ziemi. Nie znam tego zaklęcia. Nie? Cóż... Jeśli sądzisz, że potrafisz to robić, chętnie oddam ci to za 30 sztuk złota. Możesz też spróbować szczęścia u jednego z nadwornych czarodziejów w Skyrim. Oni też sprzedają zaklęcia. No dobra, dawaj. Proszę 30 bardzo. Sztuk. Teraz chętnie zobaczę, jak je rzucasz. Okej. Rzuć zaklęcie strach. Za murami Akademii kryje się olbrzymia wiedza. Momencik. Rzuć zaklęcie strach. Jak to mam zrobić? Magia? Moment. Wszystkie. Jest strach bez kitu, no. I co? Ciekawe, czy ja mam w ogóle tyle many. Ile to jest wymagane? Dobra. Nie, moment. Nie, tak to nie będzie. Nie, tak, nie. Jak to się kurwa odznacza? No. Moment, strach damy do favorit. I teraz tak, tu jest strach. Strach damy pod piątkę. Dobra. Może zimowa twierdza ma już za sobą dni. No bez jajec. Ale Akademia wciąż istnieje. No bez jaj, nie. Nieważne co się stanie. Akademia przetrwa. Akademia jest ważną częścią Skyrim, choć niedocenianą i niezauważaną. Dobra, cicho bądź. Ja chcę szkolenia w magii. Niczego więcej cię już nie zdołam nauczyć. O ty... Ile ja mam magii w ogóle?
100! Ja. No dobra, to słuchaj, to spadóweczka, no do widzenia. Żegnam panią. Idę dalej tam do tej akademii. Jezu, ale wy tu macie ponuro. To jest brzydko u was, naprawdę. Masakracja, jak to mówią młodzi ludzie. A se wejdę do środka, ciekawe co mi się stanie. Może tutaj dopiero będzie. A, wszędzie klucza czano, wszędzie trzeba klucza. No nic, no słuchajcie, kurde, to tak nie może być, no nie, no. Ale tu za dupie w ogóle jest. Taka wielka twierdza i u podnóża tej twierdzy bardzo małe miasteczko. No ta zimowa twierdza, no taka zimowa twierdza, że jasna cholera, no. No i co ja mam teraz zrobić, no? Ja nie mam tyle magii, bo ja się magią nie interesowałem, nie planowałem. Wydaje mi się, że nienawidzę, kiedy mnie ktoś zmusza. Zamknij morda! Oczywiście zawsze można coś poprawić. Nienawidzę, kiedy mnie ktoś zmusza do czegoś po prostu, czego ja nie planuję robić w grze. Ja nie chcę mieć nic wspólnego z magią, poza leczeniem. Nie chcę dodawać punktów w magię, a oni mi tutaj wymagają, no nie wiem. To jest nie w porządku, to jest niehumanitarne i ja w imieniu nauki protestuję. Tu w ogóle jakiś Armagedon tutaj był. No masakra, no po prostu, no masakra. Że niby co? Trudne początki, rzuć zaklęcie strach. No nic, no, wygląda na to, że będę musiał troszeczkę tutaj jeszcze inaczej to rozwiązać i jeszcze inaczej moje plany tutaj, jeszcze w ogóle moje plany tutaj, że tak powiem, trafi szlak troszeczkę, no bo co, no bo jak? No że jak to tak, no to się tak nie da, słuchajcie, nie wiem, może wejdę do domu Jarla. Może mi coś powiedzą na temat. Że na nowo formują obrońców świtu, łowców wampirów. Chodź, kuń, chodź. W starej twierdzy nieopodal pękniny. Rozważam przyłączenie się do. Może mi coś powiedzą na temat roboty, no po prostu, no nie wiem, i gdzie będę mógł jakiś sobie poziom troszeczkę podnieść, no bo ja tutaj innej opcji nie widzę, chyba że tu w pobliżu jakieś są ciekawe, że tak powiem, ruinki, no. Stój w miejscu, kuń. Czekaj synek. Moment, ja tu sobie jeszcze wejdę do gospody. Jeszcze sobie tutaj wejdę do gospody, bo coś czuję, że w gospodzie będę musiał sobie odpocząć i się rozgrzać generalnie. Albo usiądź przy ogniu, a i ja kogoś do ciebie przyślę. Cieszę się bardzo i rozważę też to, czy przypadkiem może nie ten. Nie po prostu nie popytać o ten, o pracę, nie? Wiecie o co chodzi, no bo to jest. No. To jest, kurde, że tak powiem, no, bo konieczne, ja żeby wbić, powiedzmy, poziom. Się napić. Dobra, cieszę się, okej. Okay. Jeśli będziesz czegoś potrzebować, daj znać. Szukam pracy. Spójrz na to. Ludzie Jarla zostawili tu ten list gończy. Sygnał śnieżnego szczytu. Jezus Maria, jak ja już słyszę jakieś śnieżne szczyty, to mi aż się zimno na samą myśl robi. Ale to dobra, moment, ja muszę sobie pospać. Jasne. Masz dobę. Cieszy mnie to. Zaprowadzę cię do twojego pokoju. Tędy. Czyli tutaj, dobrze. Jak tam z czasem? 3:47. Daj znać, jeśli będziesz jeszcze czegoś potrzebować. Powiedzmy, że pośpię sobie 19 godzin. Odpocznę sobie porządnie i tyle, no. Spadóweczka. Panie, ej, ja tu chcę prywatności. Do widzenia, Dagur. Bo jak ci zaraz przyszyję w mordę z łuku, to będziesz miał. Znowu bawi się, no, w polowanie na elfa. A, Jezu, Jezu. No niby tacy mili, a jednak coś mają z garami nie tak. Dobra, 18 godzin, niech będzie. Śpimy. Cyk. No nic, no, zbadam to miejsce, no może, nie wiem, może Jarl jakoś tak mnie troszeczkę do tej akademii no, zimowej twierdzy, Akademii Magów, Jezu, plącze mi się język, masakra. Może mnie Jarl wtedy przyjmie jakoś poza kolejką, nie wiem, słuchajcie. Ale ja nie spocznę, dopóki nie skończę tego questu. Dzieci się bawią, nie przejmuj się tym. Nie irytuję się. Aha, dziękuję bardzo, że mi dotrzymywaliście towarzystwa. Dobrze, porozmawiam z nim. Ach, dobra, ja zaraz umrę z głodu generalnie, to może tak.
Napijemy się. Z bukłaka. Co za niespodzianka. Ile pieniędzy dziś wydałeś, Ranmirze? Zostały ci jakieś, czy przepuściłeś wszystko? Gdybym chciał, żeby ktoś na mnie wrzeszczał, zostałbym w domu. Możesz zostawić mnie w spokoju? Jezu. O, przepraszam. Dobra, jeszcze tylko zjemy. Utrudniam ci życie? Zaczynam się czuć jednak w tej zimowej twierdzy, chociaż przynajmniej w tej... Jezu, nie to. W tej karczmie zaczynam się czuć troszeczkę niezręcznie, powiem wam szczerze. Jakoś tak. Dobra, ale ja sobie może na drogę kupię jakieś jedzonko. Jestem syty. Okej, dobrze. Jeśli chcesz coś... Napoje tak, dla tak, spragnionych, tak. Strawy dla głodnych. Dobra, jeszcze te dwie gotowane wołowiny, jeszcze, dobra, niech będzie ten pieczony zębacz, stek z łososia. Okej. I jeszcze proszę mi uzupełnić wodę, panie kolego. Tak. Oczywiście. Dobra. Dobra, nie ma co... Na razie, cześć, cześć. I nie ma co tutaj już marudzić, nic, tylko moment. Różne zabij przywódcę bandytów w okolicy, jakiś tam śnieżny szczyt i tak dalej. Dobra, no nic, no znowu zlecenie bandyckie. Gdzie to jest? Gdzie to jest ten śnieżny szczyt? Że tu. Jezus Maryjo, wy mnie tutaj po prostu wykończycie. Wy mnie tu wykończycie, no. Nic, no, trzeba iść drogą. Najlepiej będzie, najbezpieczniej pójść tędy drogą. Nie tutaj na skróty przez Sartal, bo tutaj są takie... No jednak u podnóża gór mi się wydaje, że jest delikatnie cieplej. W razie czego mam tutaj jeszcze tą piękną gospodę. Także no dobra, ja sobie wyruszę w drogę tutaj delikatnie i... Magowie nie wpuszczają nas do Akademii. Ach, wyprowadza mnie z równowagi po prostu ta tutaj... Asa powiedział, że jego tata powiedział, że dużo złego stało się przez Akademię. Ja tam powiedział i jego tata powiedział, słuchaj... Mnie nie interesuje, co jego tata powiedział... Bo mnie interesuje to, żeby po prostu ino dojechać do celu... I uzupełnić... Kurde, no... Podnieść sobie poziom, wykonać zadanie i dostać się do tego zasranego Sarthalu. Mnie to tak strasznie siadło na ambicji po prostu, żeby ten quest doprowadzić do końca, że masakra. A ja czuję w kościach, że tu w zimowej twierdzy jest, że tak powiem, rozwiązanie tego. No bo gdzie? No to bo co? No bo przecież to jest najbliżej tu akurat, więc to musi być stąd. No i teraz dobra, ja tu sobie troszeczkę nacisnę, żeby to szybciej szło, ale tu jest pięknie, tylko że... Jak ja zboczę teraz z trasy, no to przecież, kurde, w trymiga zamarznę. A i tutaj dzikiej zwierzyny jest za dużo, że tak powiem. Więc... Też nie jest takie proste to może. Ja sobie w moment przygotuję w razie czego łuk, bo widzę, że... O cholera. Zabójca. Orzesz ty w mordę. Pokaż, co potrafisz. O, ale moment, zaraz wbiję level i sobie będę mógł magię podnieść w sumie. Dobra, wiecie co wam powiem? O. Udało się. Już tak sobie pomyślałem przez moment, że może jednak podziękuję temu łukowi i wezmę po prostu... I wezmę po prostu, wyjmę jakąś broń, te moje sztylety orkowe chociażby. Kurde, chyba muszę się zacząć szkolić też w broniach jednoręcznych, bo jednak w zwarciu, jeśli chodzi o ten łuk, to nie zawsze jest tak fajnie. Ale moment, ja tutaj muszę przeszukać dokładnie tego oto zabójcę, bo jeszcze z kimś takim nie miałem do czynienia. Liścik zabójcy Mrocznego Bractwa. Żelazna szabla to nie. Bandolier z naramiennikiem. O! Dlaczegoż by nie? Liścik zabójcy Mrocznego Bractwa. I że niby co? Jest, czytaj. Zgodnie z poleceniem masz wyeliminować osoby imieniem Derwan wszelkimi możliwymi środkami. Odprawiono czarny sakrament. Ktoś pragnie śmierci tej tępej istoty. Otrzymaliśmy już płatność za to zlecenie. Porażka nie wchodzi w grę. Astrid. Uuuu.
ktoś se nagrabił. No nie, no tak to nie będzie, ale moment, ten bandolier. Czy mi tutaj jakiś ten bandolier nie będzie? Nie, no to jest no na ramiennik. Więc generalnie... Ha, jest! Dobrze, nie powinno mi tutaj kolidować. No, nie widać go pewnie pod tym kożuchem. Ale to mi się bardzo nie podoba. Ktoś na mnie wydał wyrok. Ktoś opłacił zlecenie i pomodlił się do tego boga, czy tam bogini śmierci. Odprawił czarny sakrament tak zwany. Ja się na to nie godzę, ale wilka jeszcze ustrzelę. Trafiony, ale... Dobra, tym razem już zabity. To był samotny wilk. Okej, dobra. Póki co ja go tutaj zostawię. I ruszamy dalej, bo powiem wam, że naprawdę tutaj jest... tutaj jest nieciekawie. Zaintrygowało mnie to Mroczne Bractwo, powiem wam szczerze. I to, że chcą na mnie wydać wyrok, to mi się bardzo nie podoba. Jeszcze kawał drogi przede mną widzę. I jest mi w dodatku chłodno. Oj, może być ciężko, słuchajcie. Może być ciężko. Chociaż tutaj widzę, że nie ma tak źle. A tu jest jakaś kopalnia w ogóle. I jest piec hutniczy. Kopalnia wygwizdów. Niezła. Szkoda, że nie kopalnia Zadupie. No to byłoby w ogóle. Dziwny wilczy szpon. Moment. Ja tu mam jakąś rudę... Nie, ja tą rudę całą pochowałem tam u siebie w chałupie. Dobra, to nie. To ja tu póki co... Dobra, ja tu może kiedy indziej wrócę po prostu. Moment, ja sobie zerknę, czy mam to jako zbadano. Nie mam zbadano, no to dobrze. To jeszcze póki co nie teraz. Tam są jacyś magowie w ogóle. Dziwnie tu na tej dalekiej północy mają, powiem wam szczerze. Ach, no nic, dobra, tu nie ma co, o właśnie. Nie ma co marudzić, nie ma co mi trężyć. Kochani, widzimy się pod miejscem zadania, ewentualnie w gospodzie, która jest gdzieś tam po drodze, gdyby było bardzo źle. Do zobaczenia za chwilę. Dobrze, kochani, jestem w gospodzie przy Nocnej Bramie. W tej gospodzie, w której byłem też już w poprzednim odcinku, jadąc do Sandhalu oczywiście, ponieważ no... Zaczęło się już robić nieciekawie, zaczęło się robić mi bardzo zimno. Słuchajcie, ale jedna rzecz, którą zauważyłem po drodze. Moment, otworzymy sobie mapkę. Aha, to jest ten posąg Meridy do tego zadania. Nie, to nie o to tutaj chodzi zupełnie. Słuchajcie, ja jestem tutaj w tym miejscu, przy tej gospodzie i tutaj idąc po drodze właśnie troszeczkę rzeczy przykuło mą uwagę. Ja myślę, że gdyby tak jeszcze zejść gdzieś tutaj, bardziej może... w stronę tych zboczy byłoby jeszcze więcej. I tą kopalnię to widzieliście, ale tutaj jest jaskinia poronień. Bardzo zainteresowało mnie to miejsce i tu jest jeszcze Fort Castaw, z którego już zaczęli do mnie strzelać, kiedy jechałem tutaj głównym traktem z łuku. Więc myślę, że droga powrotna może być ciekawa, oczywiście zależnie od tego, jak to wyjdzie mi tutaj z czasem. Jeżeli nie, no to najwyżej zacznę to robić w drugim sezonie, albo, co jest bardziej prawdopodobne, ja to sobie zrobię pomiędzy odcinkami, kiedy po prostu będę musiał mojego przetasowanego Skyrima przetestować. Zresztą w drugim sezonie, czyli w kolejnym odcinku Derwan, prawdopodobnie będzie już inną troszeczkę postacią. W sensie Breton i w ogóle tak jak było, tylko że może być troszeczkę dojrzalszy. Bo no trzeba sobie ułożyć jakiś długofalowy plan na życie i Derwan właśnie taki plan sobie ułożył. Okej, dobra, nic więcej nie będę mówił, ja się tutaj chwileczkę ogrzeję. Bardzo ładnie tutaj wygląda to właśnie, te zadymienie i tak dalej, tutaj te światełka, coś pięknego po prostu. Ale niestety z tą modyfikacją też będę musiał się chyba pożegnać, bo ona robi dziwne rzeczy. No ale nic, nie szkodzi, no, nic to. Okej. Szukasz pokoju? A może tylko miodu? No tutaj widzę, że nie ma nic szczególnego, jeśli chodzi o jakieś dodatkowe zadanie. Więc może tak. Napoje dla spragnionych. U niego też sobie sprawdzę, co jest do kupienia. Opiekane pory, o, warzywa. Czemużby nie? Orzechy w miodzie. Też może być.
Sól. Dobra. To wystarczy. Zawołaj mnie, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Dobrze, zawołam cię, ale teraz już niestety muszę ruszać dalej w drogę, ale widzę, że jeszcze się nie ogrzałem do końca. Także dobra, kochani, widzimy się z powrotem już w drodze, na trakcie. No bez jaj, słuchajcie, wyszedłem właśnie z gospody i tutaj ten oto wilczek mnie zaatakował. No, tak sobie po prostu mnie zaatakował. No nic, słuchajcie, dobra. Ja go oprawię sobie lepiej. Bo tutaj już dużo tej dzikiej zwierzyny pominąłem. Więc jeszcze tylko tak, oskuruję oczywiście. Pobiorę jak najbardziej składniki. Zresztą mogę to zawsze dać mojemu koniu. Także no. Nie będzie tragedii. No i się pozbędę. Niech to truchło tutaj nie straszy i nie przeszkadza ewentualnie. Dobra, damy to oczywiście konikowi, aby się odciążyć. Chociaż nie ma na razie takiej potrzeby. No ale nigdy nie wiadomo, co ja znajdę tam w miejscu, w którym oczywiście będę, że tak powiem, wykonywał zadanie. Więc tak, skóry wilka, zwierzęcy tłuszcz troszeczkę sobie zostawię, bo to też pod rozpałkę idzie fajnie, ale... A 20 mu tam przekażę. Coś jeszcze tutaj jest takiego ciężkiego? Coś jeszcze chyba nie. Aha, te rękawice lepszej alchemii. A ja to zostawię przy sobie. W razie czego. Dobra, siadamy na mojego konia i ruszamy do miejsca zlecenia, bo czas nagli. Jak to oczywiście wszyscy zwykli mawiać. Dobra, pobiegniemy sobie tutaj cwałem, czy galopem. Nie wiem teraz, galop jest chyba troszeczkę wolniejszy, to znaczy cwał. I tutaj już nieopodal miejsce powinno być, ja tylko zerknę na mapę, tak. W stronę Gwiazdy Zarannej i dopiero gdzieś tutaj będę sobie odbijał, gdzieś na tym tutaj kolanie, powiedzmy, przy tej serpentynie takiej, o. Odbiję sobie w prawo już na wschód. A tymczasem przebywając tutaj właśnie też, mam nadzieję, uodparniam się na ten tutaj wszędobylski mróz. No, nie oszukujmy się, ale to jest dosyć istotna rzecz. Dobra, czy konik już się zregenerował? Coś tam się zregenerował. Powiem wam szczerze, że bardziej mi się właśnie podobają tutaj te rejony takie zimowe Skyrim. Te takie naprawdę rejony takiej ostrej zimy. O, telefon dzwoni. Momencik, zaraz wracam. Aj, moi mili, jak nie urok, to straczka po prostu. No masakra, przeszkadzają mi. Oczywiście, kiedy nie nagrywam, to nikt nie przeszkadza, nie? Ale kiedy już nagrywam, no to zdarza się, że niestety telefony się urywają. Dobra, mniejsza z tym. Ja tu widzę, że zbliżam się znowu do kolejnego jakby miejsca. Tylko teraz się tak zastanawiam, czy przypadkiem... czy przypadkiem... Nie będzie już lepiej stąd wyruszyć. Chociaż nie, dobra, przy tym kolanku ja tam sobie spróbuję odbić. Ale tu po drodze widzę, jest kolejny fort. O, i jest poziom, super. Dobra, to ja od razu skorzystam i wrzucę w tą cholerną magię. Może mi się uda jeszcze jakieś dwa poziomy po drodze zdobyć i żeby... Kurde, no nie, no po prostu powiem wam. Liczyłem na to, że ja tutaj będę mógł stuprocentowo swobodnie wszystkie aktywności, które sobie zaplanuję robić, no ale... Czyli kolejny fort na mojej drodze, który trzeba będzie zneutralizować. Ja to chętnie uczynię. Gdzie jesteś? No nie, kolego, spokojnie, na was jeszcze przyjdzie czas, ja wam się teraz nie ujawnię. Ja tutaj mam zlecenie od Jarla póki co do wykonania. O, tutaj chyba wydaje mi się, że to tutaj już będzie... Wydaje mi się, że już tutaj będzie to miejsce. Tak, dobra. To jest tu? Tak, to będzie tu. A nie, to jest jakaś inna. To jest jeszcze jeden fort. Widzę, że ta droga, ten trakt strasznie ufortyfikowany jest po prostu. Moment, ja muszę ten znacznik usunąć, bo mnie denerwuje. Nie. Nie. Usuń. O, dobra. Okej. Tu jest kolejny fort. No coś takiego. Moment, ja go muszę minąć. Wiesz, kochce, to dopiero prawdziwi artyści. Bez ostrej gry, tylko zgarnie. Wydaje mi się, że to gdzieś tutaj wyżej będzie. No, obym tylko nie zbłądził zbytnio.
Bo tutaj, o Jezu, no i chyba moje przeczucie mnie generalnie zawiodło. Chociaż nie, moment. Nie. Chyba jestem na dobrej drodze. Tak, jestem na dobrej drodze. Wydaje mi się, że to jest na tym wzgórzu. No aczkolwiek te zamieci, te tutaj, no... Widzę, że tutaj jest silny wiatr, nie zwiastuje to dobrze. Ale okej, dobra, jestem na miejscu. Moment, zejdę. Z konia tutaj, zostawię konia. Przyczaję się oczywiście i zaczynamy. Szybki zapis, bo jeszcze ani razu tego dzisiaj nie zrobiłem. I teraz tak, z której strony by tu ich ugryźć, że tak powiem? Chyba na zewnątrz nikogo nie ma. Zaraz, tutaj jest jakaś wnęka, nie wiem, przez to okno mogą zobaczyć. Ewentualnie. Tu jest wejście, tak. Jest mi bardzo zimno, no muszę się troszeczkę pospieszyć. Kazałem mu oddać złoto. Myślisz, że posłuchał? No nie, oni zawsze walczą. Kurczę, żeby tylko... Dobra. Okej, okay. Ci mnie teraz namierzyli. Czekaj, skąd wyjdą. Wygląda to, że tu jest wejście, tak? No. Chodź, chodź jeden z drugim. Pokażcie się. Pokażcie mordy zdradzieckie. No, płata ci figle. Zaraz ja ci spłatam figle, ale... Moment. Teraz tak, u góry czy na dole? Wydaje mi się, że na dole. Zakłamana ściła. Ten bachor nie jest mój. Może być każdego. Nie da miejsc złamanego septika. Tam jest ten herszt, tak? Dobra, ale czy na dole tutaj ktoś też jest? Momencik. On to chyba jest jakiś magiczny ten gość. Z tego co widzę. Znowu mi ten derwan dziwnie celuje. Chyba mi się przesłyszało. Oj, chyba tak. Ale chyba... Kurde, to jest strasznie dziwne miejsce. Strasznie niefortunne miejsce, bo... Złota nigdy... Tutaj nie ma się jak właściwie zakraść nawet. Dobra, nie szkodzi. Ale mi przypierdolił. Moment. Trzeba tutaj się naprawdę inaczej troszeczkę bronić. Moment. Ujdę. Słuchaj, mam większe szanse ujść stąd z życiem niż ty. Także... No właśnie. A ten to w ogóle wyglądał jak taki kurde rycerzyk jakiś. Skąd on miał tą uprząż? I co, tu tylko dwóch było generalnie, czy jak? Co wy tu macie w tej beczce? Jabłko? Nie chcę jabłka. Marchewki? Też nie. Chociaż nie, marchewka się może przyda do zupy, no ale dobra. Boże, co to w ogóle za strój? Śmiesznie to wygląda. Ciężki norski czepiec z kolczugi. No, nie powiem, faktycznie. Norska kolczuga. Wezmę. To jest trochę warte. Stalowe wysokie buty, to nie... Ja tu nic takiego nie ma. Bojowy... Topór bojowy ładowania, dobra, okej. I teraz tak, gdzieś tu jest oczywiście skrzynka od nich, no ale... Stalowe strzały, a to wezmę pewnie. Tu się zaczynam rozgrzewać. A tu jeszcze jest piwnica, zauważyłem, więc ja sobie też z tej piwnicy skorzystam. No... Myślałem, sztabka srebra niech będzie, mieszek. No, bardzo chętnie. Nowicjusz, czyli nic trudnego generalnie. No dobra, otworzę. No. Ja liczę na to, że może tu będzie więcej troszeczkę tych przeciwników, bo oczywiście chodzi mi o to, żeby jeszcze tą magię sobie podnieść, a żeby podnieść magię, to muszę wbić level, prawda? Także no, dlaczego ja miałem otwieranie zamków na zero? Teraz mi tak to mignęło, mam jakąś chorobę? Aha. Minus 30 otwieranie zamków.
ale udało mi się i tak i tak. Bardzo mi zimno. No to nic, słuchajcie, ja wejdę tutaj na dół. Jeszcze zamarzam w dodatku. Ja sobie może tutaj ogień rozpalę po prostu. No jakoś się osłonię. No tutaj nic więcej nie ma z tego co widzę, więc... Ło, słabo. Spróbuję sobie... Moment. Troszeczkę się uleczyć. Może mi też przywracanie wzrośnie i... Zawsze dodatkowy punkt do oczywiście tego. Do kolejnego poziomu. Dobra, teraz tak. Spróbuję tu rozbić namiot w tym miejscu. Mogę? Mogę. Dobra. No niby mam... Nie potrzebuję namiotu. Moment. Nie. Anuluj. Bardziej ognisko. No ale widzę, że jestem tutaj jakoś skryty mniej więcej przed tym. Dobra. To inaczej. No to zrobimy oczywiście ognisko. Ta. Zbuduj ognisko. Dobrze. No może być tu powiedzmy w tej wnęce tak bardziej. Okej. Rozstaw tu. Użyj. I teraz tak. Użyj. Buduj ognisko. Dodaj rozpału. Dobra, mam jakąś rozpałkę. Zostało mi troszeczkę. Książka. Teraz jaka książka? Aha, typ książka, a to słoma. Dziwne. Wysokiej jakości podpałka, bardzo prosta w aktualną pogodę. O, bardzo dobrze. Dobra, i czesamy kamieniami, żeby tutaj nie marnować zbytnio tego. Ja się tutaj chwileczkę dosłownie rozgrzeję i zaraz wyruszam dalej. To znaczy, no, wracam tak właściwie. Dodam sobie jeszcze może migoczące. Teraz tak, wymaga... Wióry się robi z rozpałki. To jest dziwne. Powinno być na odwrót. No ale dobra. Dobra, starczy. Nie będę nic na razie dorzucał. Ja sobie ogrzeję te dłonie tutaj moje. Jeżeli mogę oczywiście. Chyba za słabe ognisko póki co jest. Dobra, zerknijmy to jak to wygląda. Jest nagroda. No podejrzewam, że ja dużo za to nie dostanę, bo to jest przecież, kurczę, no... Nie wiem, no dwóch łajdaków i jeden herszt, w tym jeden herszt. No ale tak, tutaj jest Fort Zabójczy Młot, dosłownie blisko i gdzieś tutaj jeszcze na mapie obok tego sygnału Śnieżnego Szczytu jawił się jeszcze jeden taki fort do odkrycia, więc podejrzewam, że sobie zrobię dzisiaj jeszcze taką drogę, że może ten fort i może ten fort, zobaczymy. Zobaczymy jak to mi wyjdzie. Generalnie, no, jakieś tam jedzenie mam, więc... Powinienem dać radę na spokojnie, aby po prostu jeszcze sobie tutaj troszeczkę podnieść mój poziom i oczywiście potem, o jest, ciepło dłonie, i oczywiście później sobie to ładnie spożytkować na magię, aby kurde zrobić ten quest, no ale to jest jedna z rzeczy, których właśnie nie bardzo lubię, kiedy z jednego questa robi się kilka innych, albo kilka innych aktywności jest wymaganych. Cóż, dobra, kochani, w porządku, zrobimy tak, żeby też dużo czasu nie tracić i tak dalej, i tak dalej. Ja się tutaj rozgrzeję na spokojnie, coś sobie zjem, coś sobie popiję i wyruszę pod Fort Zabójczy Młot. Widzimy się już przy forcie. Dobra, jesteśmy na miejscu. Ja tutaj postanowiłem troszeczkę zaczaić się od góry, wykorzystać ten właściwie to sprzyjający teren i stąd pozdejmować troszeczkę tych zbirów. Moment, ja jeszcze może sobie podejdę bliżej. Jest, ktoś mnie tutaj dostrzegł. Jakby, tak. Dobra, trafiony. Dobra, ten nie jest trafiony. A, widzą mnie, dobra. Chociaż nie, oni w coś innego tam celują z tego co widzę. Chyba w dziką zwierzynę, czy w mojego konia. Oby nie w mojego konia. Nie, dobra, widzą mnie, okej. Cholera, dostałem. Strasznie słabo ten. Dobra, ten nie żyje. No stójże już w miejscu. Opłacę się, co?
skończyła mi się kondycja, cholera. Dobra, ta padła. Jeszcze ten zbir. Spójrzesz. Okej, dostał. Troszeczkę mi się strzały kończą. Kurde, ja tak strzelam przednik dosłownie. Muszę troszeczkę wyżej celować. Masz, tak? I tak. Zwycięstwo jest twoje. Poddaję. Oczywiście, że moje. No. Oh, dobra, udało się. Udało się, udało się. Ja naprawdę będę musiał, wiecie co, powiem wam tak. Będę musiał zainteresować się troszeczkę lepszymi strzałami generalnie i... No tak, dobra, pozbieram moje. O, oni mają stalówki, więc spoko. To też jest takie... O, ten tutaj nic nie ma. Ten ma... O, tyle moich, 16 takich. Wytrych, złoto, sztabka srebra. Okej. Okay. Bo tutaj naprawdę będę musiał już troszeczkę rozwinąć to łucznictwo, bo te prawdawne norskie strzały, no słuchajcie, to są strzały, które generalnie są strasznie, no, rzekłbym uniwersalne, z tym, że no tak nie do końca, bo jednak w końcu trafię na potężniejszych przeciwników, no i zawsze to lepiej użyć mniej mocniejszych strzał, nie? Dobra, wejdę tutaj do środka, zbadam to. Tu powinien być jeszcze jakiś ewentualny, ojeju, ekspert aż. Kurde. No mam tych wytrychów trochę. Spróbujemy się pobawić. Skoro tu jest ekspert, to znaczy, że może warto tam się dostać. Dobra, już mniej więcej wiem, w którą stronę. Tak. Jest, udało się. No i super. Otwieranie zamków też mi wzrosło przynajmniej. Tak, ktoś tutaj jest. Zapiszę grę. A, chociaż tu powinien być autosave, ale dobra, zapiszę sobie lepiej. Okej. Okay. Jakiś romantyk, słyszycie? Romantyczny bandyta? No coś niesamowitego, słuchajcie, coś niesamowitego. Tutaj może być jakaś pułapka i znając życie, za chwilę ją kuźwa odpalę. Chociaż nie, no tutaj pułapki właściwie nie widzę, ale... Jakiś ćpun. Już ostatni. Potrzebuję skumy. Ta, ostatni raz. Każdy tak mówi, słuchaj. Ja tu nic nie widzę. Moment, moment. Gdzież on może być? No. Tu jest co? Dobra. Dobra, dostał. Teraz tak, ten, który kopie. Jest tam kto? Tu jest ich więcej. Kurde, trudno sobie tutaj, trudno mi to tutaj pochytać, gdzie oni dokładnie są. Ale moment, tu jest jakaś dziura. Mam zabijać, by móc od czasu do czasu się nabić. Głupie pszczoły. A, oni są gdzieś tam na dole, tu pewnie będzie zejście po prostu. No ale słyszałem, że odpalili jakąś pułapkę. Więc jedna przeszkoda mniej. Mogłem się domyślać, że kłamała. Mówiła, jest tutaj, że nie poczeka, żelazo. Ale one nigdy nie czekają. Tutaj też jest żelazo. Tutaj jest ślepa uliczka. Dobra, to muszę iść tutaj. Kieszonkowcy. To dopiero prawdziwi artyści. Bez ostrej gry tylko zgarniasz. Dobra, nie zdążyła się zorientować na szczęście. Reszta też nie, jeszcze, okej. Udało mi się to zrobić cicho po prostu. Sól, o, sól się przyda. Strzały nie, dobra, nic już więcej wartościowego tu nie ma. Jeszcze sobie zapiszę grę. Gdzież on jest, kurde?
Jak się nie obrócę, to ten dźwięk brzmi tak samo. Orsinium i orkowie. Ciężki pancerz wzrasta. O. A wezmę tę książkę do mojej biblioteczki. Przyszłej. Tam jest. Dobra. Daleko dosyć. Ja to tak było słychać, jakby mógł bliziutko. Cholera jasna. Ło, cholera jasna. No nie, nie, nie. Tak to nie może być. Teraz tak, mikstura uzdrowienia. Przywrócenie kondycji jak najbardziej. Szykuj się na śmierć. Dobra. Nie dam ci rady. Nie dasz, nie dasz. No, kuźwa mać. Gin. Szmaciarzu. Szczęśliwy. Dobra. Ja tu się podleczę szybciutko. O, ten rozbójnik jeszcze tutaj, dobra, idzie. Gdzie idzie? Kurde, trafił. To tylko dreśnięcie. No nie wiem, kobitko. Jakie ona ma strzały do jasnej cholery? O kurde. O kurde. Może niewidzialność wezmę sobie. Dupa z tą niewidzialnością. No nic, no chciałem zniknąć, no nie udało mi się. Okej, dobra. Zapisałem tu grę gdzieś niedaleko. Dobra, to jeszcze raz. To jest gdzieś tutaj. Moment. Przeczytam to oczywiście. Tego mi się udało na szczęście zneutralizować wcześniej. Dobra, trafiłem ją. No chodź, 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 pokaż się. Twarda ta dziołcha jest. Ale póki co, to tylko ja ją trafiam. No dobra, pierwsza nie trafiła. Jeszcze trafiłaś. Dobra, zatrujemy troszeczkę strzały. Osłabienie zdrowia. Tak. Teraz masz przerąbane, kobito. Udało się. No ale było ciężko, było ciężko, dobra. Tego tutaj grubo przeszyłem. Dobra, są pradawne norskie strzały, sól, złoto, okej, dobra. Ja się tu podleczę. W trymiga. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dobra, jest okej. No ja myślę, że tutaj ten bandyta Zbir, ta kobitka, którą właśnie zastrzeliłem, to już była jakby ich szefowa, no bo ona była najtrudniejsza, jakby nie patrzeć. Ametyst, tak, wytrych, orkowe strzały miała, no to ja się nie dziwię. Lekkie rękawice redgardzkiego wojownika. Ciekawe, ciekawe. Wezmę i łuk ze sprężynówki. Wezmę na sprzedaż oczywiście. Tutaj jest całkiem niezłe złoża żelaza, ale teraz nie będę tego wydobywał. Bo ja mam blisko też własnego domu, ewentualnie kopalnię i no, ale tutaj jest bogato, nie powiem, jest bogato, ale okej. Bogato granat, o. Bogato, nie bogato, ja liczę na to, że tu jest jeszcze jakaś skrzynia. Że tu jest jeszcze jakaś skrzynka z łupem. No bo to jak to tak? Jakaś kryjówka bandytów i nic cennego już nie ma więcej. No to troszeczkę słabo, troszeczkę słabo. Chyba, że gdzieś u góry. Chyba, że gdzieś wyżej po prostu. Troszeczkę mi w brzuchu zaburczało. W
Zaraz, stąd przyszedłem. Tak, tam jest ta zapadnia, to nie. A tutaj co jest takiego? Aha, to po prostu jest ten. Przejście. Dobra. Wejdę sobie wyżej. Tutaj do tego Skyrim. Moment, moment. Bo ja wszedłem chyba w lochy. A tu powinno być jeszcze osobne wejście, ewentualnie gdzieś do góry. Dobra, ja się tutaj już czaić nie będę. Tak, jest zejście, wejście jeszcze do góry, tutaj, z tej strony. Okej. Jest fort. Dobra, i tutaj jeszcze może być obstawa. Tak, coś tu będzie jeszcze. Słyszę kroki. A oni tutaj już się ładnie urządzili. Dobra, beczek nie będę przeszukiwał. Nie mam zamiaru wracać do tego śmierdzącego więzienia. Dobra, tak myślałem. Zginąć, niż się poddać. Gdzie tu będzie jakieś przejście ewentualnie? Są mikstury, dobra. O, przydadzą się oczywiście. Coś jeszcze ciekawego tu jest? Po trzech piwach ork zmarszczył czoło i pożegnał elfa wesoło. Dobra, tutaj będzie herszt. Dobra, może troszeczkę gry kombinacyjnej, że tak powiem. Spowolnienie. Zanim on do mnie po prostu dojdzie, to ja chętnie tutaj, ja go powinienem bardziej... Okej, dobra, jest. Dupa, nie trafiłem go. Teraz go dopiero trafiłem. Czas zakończyć tę zabawę. Jak to jest powolne poruszanie się, co jest grane? Ja dziękuję bardzo. Osłabienie zdrowia. Szczęśliwy czas. Spokojnie, kolego. No dupa, dupa. Niestety, ale nie powinno mi się to... O, jest jeszcze jedna mikstura uzdrowienia. Uhuhu. Moment, a może rzucę to? Chociaż kurde, to jest tyle warte. Ale aż tak mnie kurde to naprawdę korci, powiem wam szczerze. Korci mnie to niesamowicie. Moment, spowolnienie. Tak, ja sobie przywrócę kondycję, to jest dobry pomysł, jeszcze to. No niestety, już po mnie. Ale dobra, ja tu zapisałem grę. Ja tu zapisałem grę. Dobra, tak, dokładnie w tym miejscu. Moment, ja sobie teraz przygotuję to. Osłabienie zdrowia od razu najlepiej. I teraz tak, mikstura niewidzialności. Dobra, jestem niewidzialny. No, mam nadzieję, że faktycznie jestem niewidzialny. Wiem, że jakakolwiek aktywność mi to przerwie. No właśnie, ona mi... jakakolwiek aktywność mi to przerwie, no ale... Mówiła, że na mnie poczeka, ale on nic nie czekał. Czas zakończyć tę zabawę. Dość tego! No po prostu... No tak, jeżeli on ma tutaj tyle miejsca... A ja praktycznie w ogóle nie mam żadnego miejsca, no to... No to ja się nie dziwię, nie? Że to tak wygląda, jak wygląda. Jeszcze go trafić, jakbym tak mógł, to byłoby fajnie. Stać, stać! A, Jezus Maria! Kurde! Wiecie co? Spróbuję. Ja wiem, słuchajcie, bo to chodzi o to, że oczywiście, że nieracjonalne jest atakowanie z łuku w zwarciu. Jasne, ja to jak najbardziej rozumiem, tylko że... no, co ja tutaj mam, no? Strzały orkowe. Znaczy te. Sztylety. Dobra, to zrobimy tak. Ja się zaczaję do niego po prostu. Z miksturą niewidzialności. No słuchajcie, no, testuję nowe możliwości, że tak powiem, nie? I spróbuję mu zadać od razu kombos taki, wiecie, ciach, ciach, ciach. Kurde, chociaż nie wiem, bo broń jednoręczną to ja mam raczej słabo rozwiniętą. No ale zobaczymy, jak to będzie.
Nie dam jej złamanego Septima. Może się udać. Jest tam kto? Nie no, masakra. Tak to nie będzie. Tylko na tyle. Nie no, masakra po prostu. Się tam blokuje, widzę. Moment, ja go spróbuję spowolnić. Moment, jest. Pomniejszego uzdrowienia i uzdrowienia. Powinienem zyskać trochę czasu teraz. O, jest, udało się. Jeszcze. No. Nie w ten sposób. Ale traf w niego, jasna cholera ty. No, w końcu. Wiecie co, muszę chyba zainwestować w szkolenie broni jednoręcznej, bo to się jednak przyda, kurde. Dobra, podleczamy się. Właściwie to każdy sposób jest dobry, nie? Bo tu teraz podleczając się znowu mogę sobie podnieść, powiedzmy, przywracanie i spoko, no. Oby. No niestety, nie tym razem. Dobra, Herszcie, co ty tutaj masz ciekawego? Klucz do kopalni. A, to tam, gdzie ja otwierałem tym. Co on tutaj ma? Lekka kolczuga redgardzkiego, to nie. Sztylet. Nie, no to nie jest jakoś dużo warte, ale złota ma troszeczkę. Klucz. No dobra, niech będzie klucz, może się do czegoś tam zawsze przyda. Okej, i teraz tak, tu jest, widziałem, że on tu ma jeszcze kufer, dosyć porządny. Ma piwo, o, to sobie chętnie wezmę. O, sztylet ten. Krasnoludzki, spoko, czarna strzała. To już chyba czytałem. Piwo. Dobra, bez piwa może. Okej, przeszukajmy jeszcze tylko kufer. No, puste ostrze. Ale to ładnie wygląda. Skórzane buty pomniejszego skradania. No, tylko ciepła mi dużo zabiera. No nic, dobra. Dobra, w porządku, no. Fort oczyszczony. Na drodze jeszcze kilka. Dobra, w porządku. Kochani, myślę, że będziemy kończyć dzisiaj już to spotkanie. Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu. Oczywiście był to 11 odcinek przygód Derwana. I teraz jeszcze zanim się pożegnamy, już tak ostatecznie, kilka słów oczywiście wyjaśnień i wstępu. Możliwe, że do Skyrima wrócę dopiero za 2 tygodnie, niestety, ale całkiem możliwe, że tak będzie, ponieważ będę potrzebował troszeczkę więcej czasu, aby oczywiście tą grę sobie ogarnąć. Muszę ją przede wszystkim zainstalować na nowo, sprawdzić nowe modyfikacje. Zobaczymy, jak to będzie, zobaczymy, jak mi to pójdzie. Słuchajcie, ja w przyszłym tygodniu zaczynam pracę po 12 godzin na nocne zmiany i może być po prostu różnie z moim czasem, plus te problemy takie techniczne, które tu mam, czyli tam w stylu jakiejś remont elewacji, hałas i tak dalej, więc całkiem możliwe, że dopiero za 2 tygodnie zobaczymy się w kolejnym odcinku Skyrima. Zapewne w tym odcinku, w tym 12 odcinku, zapewne rozpoczniemy jakimś dłuższym, naprawdę już dłuższym wstępniakiem, który po prostu powiem wam, gdzie Derwan jest, w jakim jest miejscu i tak dalej. Ja oczywiście teraz będę powoli zbierał się, zmierzał już w stronę tutaj zimowej twierdzy. Jesteśmy oczywiście tutaj, będę szedł w stronę zimowej twierdzy po drodze tutaj, zbierając wszelakie miejsca, czyszcząc je po prostu z czego się da, jak się da. Jeżeli gdzieś tutaj nawet nieopodal będę widział, to tutaj jak najbardziej również postaram się zejść, aby te miejsca poczyścić oczywiście jak najbardziej. No, nie wiem. Nie podoba mi się to, że muszę tutaj do pewnego zadania ukończyć zadanie magiczne i iść w tą magię, no bo ja totalnie nie chciałem w to inwestować, no ale trudno, jak mus to mus, chcę to po prostu mieć za sobą, chcę to skończyć, zwłaszcza ten Sarthal, i zacząć nowy rozdział. To wszystko będzie między odcinkiem, a pierwszy odcinek drugiego sezonu, no 12 odcinek po prostu Skyrima, będzie już po wykonaniu tego zadania, znalezieniu tej trzeciej części amuletu Gauldura i ewentualnie po prostu zaczniemy ten odcinek od jakby
już ostatniej części tego questa, bo z tego co wiem, no to tutaj w Sertalu się to nie kończy, potem gdzieś to jeszcze trzeba te trzy części amuletu zanieść, więc prawdopodobnie od tamtego miejsca sobie zaczniemy. Poprzedzone to będzie obszernym wstępniakiem oczywiście, wyjaśniającym co tu po drodze się działo i tak dalej, i tak dalej. No, no i właściwie tyle. Dzięki Wam wielkie za uwagę i do zobaczenia. No, mam nadzieję, że najwcześniej za te 2 tygodnie. Cześć, trzymajcie się.